z sióstr? Siostra Barbie? Chciałabym. Jestem Mitch. Ja jestem Nikki, a to jest Teresa. A więc ty jesteś mną z Malibu. A ty mną z Willows. Okej, chwila. Co to oznacza dla mnie? Poważnie, kim jestem? Barbie jest już gotowa? Zabieramy ją na plażę. O, to ciekawe. Bo ja zabieram ją do nowo otwartego Muzeum Frenzli. Wyczułam napięcie i przyszłam najszybciej, jak mogłam. Może jednak pójdziemy z Barbie do Muzeum Pędzli jutro. To Muzeum Frenzli. Tak, tak, tak. Nie wiecie, która z was jest najlepszą przyjaciółką Barbie? To ja. To ja. To ja. To raczej nie jestem ja. Pomogę wam. Zapraszam do gry, najlepsza przyjaciółka Barbie. Zadam serię pytań i ta z was, która zdobędzie najwięcej punktów, otrzyma tytuł najlepszej przyjaciółki Barbie wszechczasów. Znam Barbie jak przysłowiową kieszeń. Bujałyśmy się w identycznych kołyskach. Ale to ja bujam się z nią. Każdego dnia. Piszę do Barbie tak dużo SMS-ów, że ma na nie osobny telefon. Posłuchajcie. Okej, następne pytanie. Praca Barbie numer 37. Stewardesa, a dokładniej członkini personelu pokładowego. Rety, serwowałyśmy tysiące rodzajów kanapek. W odpowiedzi na to pytanie wystarczyło jedno słowo. Punkt dla Mitch! Gdyby Barbie była gałką lodów, jakiego byłaby smaku? O, żółta! Żółty to nie smak. Och. 59! Barbie ma na drugie Millicent! Cukier, przyprawy i... O, polichlorek winylu. Przeczesuję włosy 1000 razy. Wróżko księżniczka! O, ja! Raquel? Tłumik do auta? 59! Księżyc! Okej, no to mamy remis. Mniej więcej. Więc zadam teraz ostatnie pytanie, które wskaże najlepszą przyjaciółkę Barbie. Możecie wygrać albo stracić wszystko. Albo wybrać bramkę numer 3. Bramka numer 3! Bramka numer 3! Błagam cię, to pewnie jakaś tandeta na pocieszenie. Żeby wygrać, trzeba grać! Okej. Ostatnie pytanie. Co wy robicie? Barbie, one się kłócą o to, kto jest lepszą przyjaciółką. Mówiłam im, jakie to płytkie. One na to musimy się wybrać, więc co mi tam? Co? Każda myśli, że jest twoją najlepszą przyjaciółką. Ale wy wszystkie jesteście najlepsze. Wiedziałam, że nic z nagrody. Nie chcecie usłyszeć ostatniego pytania? Strzelaj, Skipper. Kiedy Barbie po raz pierwszy dostała pępek? Co to jest pępek? Nawet ja tego nie pamiętam. Ja wiem! Co? Mogłam wygrać Kena? 13 lat temu. Wiedziałybyście to, gdybyście czytały Barbiepedię. 12 tomów, dokładny spis treści, świetna ilustracja. Musi tam być jakaś wzmianka o mnie. Ale nie no, no tak, ale... Naprawdę? Nawet nie w przypisach?